strzeże wejścia do wieży. Dobra, już można wejść. Dobra, to idziemy do środka. Wow. Gawędziarka Latienów. Jak ona dziwnie wygląda? Dobra, nie pogadać. To gawędziarka. Nie ma co na niej 100 lat. Wejdź bliżej. Jeszcze bliżej. Nie widzę twojej twarzy. Mówiłam bliżej. Usiądź przy mnie. Aha. Widzisz, moje oczy nie są już takie jak kiedyś. Dawno temu potrafiłam wypatrzyć Biedronkę z wysokości 15 drzew. A teraz muszę się dobrze wysilać, żeby zobaczyć kolację przed sobą. Ale dzięki niech będą równowadze, moje uszy są tak dobre jak niegdyś. Słyszałam cię, kiedy byłaś jeszcze na dworze i słuchałaś opowieści moich dzieci. Potrafisz słuchać i szybko się uczysz. Historie były bardzo ciekawe, a Latini potrafią ładnie opowiadać. Po to żyjemy. A Latini są strażnikami opowieści. A ja jestem ich gawędziarką. Muszę znać wszystkie opowieści. Od dnia, kiedy przybyliśmy do tego świata. Jak możesz zapamiętać wszystkie te historie? Tajemnica polega na tym, żeby opowiadać je często i własnymi słowami, a nie słowami swoich przodków. To znaczy, że te historie z każdym pokoleniem trochę się zmieniają? Te zmiany są bardzo ważne, bo inaczej opowieści byłyby tylko słowami, a nam nie zależy na słowach. Zależy nam na tym, co świat chce nam powiedzieć. Od jak dawna wasz lud opowiada historię? Od początku. Od kiedy przybyliśmy do tego świata. To było bardzo, bardzo dawno temu. Jesteście z ziemi? Arkadii? Według naszych opowieści nie. Przybyliśmy tu na wielkim wietrze, jeszcze przed podziałem, kiedy ziemia była jednością, a ludzie nie znali magii i nauki. Ale wtedy byliśmy inni niż teraz, choć opowieści z tamtego czasu są niejasne i pourywane. Młodzi Alatieni nie przywiązują do nich dużej wagi, podobnie jak do mitów i legend. Czasami boję się, że te opowieści zaginą razem ze mną. Starzeję się, jestem już bardzo stara. Przywoływaczką wiatru. Wiem o tym. Dziwnie się czuję, słysząc te słowa. Nie myślałam, że dojdzie do tego za mego życia. Ale oto jesteś. Stoisz przede mną. Prawdziwa, jak błękitne niebo. Przepraszam, że pytam, ale co ma dla was zrobić przywoływaczka wiatru? Wcale nie oczekiwałam, że będziesz znała wszystkie odpowiedzi. Równowaga obdarzyła cię błogosławieństwem, ale i rzuciła na ciebie klątwę. Przysłała cię tutaj, żebyś wypełniała jej wolę. Przywoływaczka wiatru ma być zapowiedzią wielkiego wiatru, który zabierze nas z tego świata. A Latini stracili siły dawno temu. Nasze kości stały się kruche, a skrzydła słabe. Kiedyś mogliśmy szybować po niebie przez wiele dni, a teraz przeważnie chodzimy. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Panie! Czyżbyś znała przyczynę naszego osłabienia? To tylko przypuszczenie, ale ma sens. Mów dalej. Według opowieści, przywoływaczka wiatru zjednoczy nas z przeszłością i zakończy erę waśni. Wiem. Musicie pogodzić się i powtórnie zjednoczyć z Maeru. Macie wspólnych przodków.
Zawsze to podejrzewałam. Nasze opowieści i znaki były zbyt podobne. Ale mój lud, ciężko im było to zrozumieć. Jeśli nie zawrzecie z nim pokoju, to wasz lud i lud Maerum wyginie. Kiedy wybuchła pomiędzy wami wojna, ja na tym musieli przenieść się wysoko w góry, zaburzyliście wzajemną symbiozę. Kiedy Maerum i Alatini żyli blisko siebie, w pobliżu było pod dostatkiem pewnej substancji o nazwie Tanie. Tanie przyciągał ryby i dawał obydwu ludom światło, ciepło. Ale teraz, kiedy żyjecie wysoko w górach, zmieniliście sposób życia, sposób odżywiania i przyzwyczajenia. Pewnie dlatego wasze kości są grube, a skrzydła słabe. Zatem musimy zawrzeć pokój z Maerum i przywrócić między nami równowagę. To da nowe siły obu naszym ludom i przygotuje nas do wędrówki, która na pewno rozpocznie się niebawem. Kiedy skończymy rozmawiać, porozmawiam z Alatienami i wybiorę ich przedstawiciela, który spotka się z Maerum. Ty wybierzesz miejsce, w którym dojdzie do tego spotkania. Przyszłam tutaj, żeby znaleźć odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Pytaj, a ja postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię. Co wiesz o smoczym plemieniu? Według naszych opowieści były cztery smoki. Dwa na tym świecie i dwa na innym, bliźniaczym świecie. Biały i niebieski, czerwony i zielony. Wiesz, gdzie są teraz? Nie, opowieści o tym nie wspominają. Smoki trzymają się z dala od innych. Ani ja, ani żaden inny Alatien nigdy żadnego z nich nie widział.